Dzień dobry, wybiła 17 w sobotę, a co za tym idzie? Przesłuchanie w krainie, jak ja się za wami stęskniłam. Witam Facebook, witam Instagram, ja znowu moim lewym okiem będę tam rzucać na was. Jeżeli macie coś do powiedzenia, to piszcie. I zaczynamy naprawdę z wysokim C, bo waszym i moim gościem jest moja idolka. A wiecie, jak się rozmawia z idolem, naprawdę mam Skąd? takiego. Iza, niepotrzebnie kompletnie. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim. Gosia Kozłowska, no to widzicie, po prostu się gubię. Cieszę się, że przyjęłaś moje zaproszenie, bo tak jak napisałam w poście, ja naprawdę nie miałam odwagi cię zaprosić. Wiesz, ja nie rozumiem tego tak naprawdę. Jestem zupełnie zwyczajna. Ze mną się rozmawia o życiu, jajecznicy, o czułości i o takich, wiesz, takich życiowych rzeczach. Więc ja naprawdę nie. Dobrze, że mnie zaprosiłaś w końcu. Ja się czuję, jestem zaszczycona tak naprawdę, że mogę tutaj być u ciebie i no i że mogę też gościnnie dla ciebie pisać, co jest w ogóle fantastyczne. I mnie Właśnie. to jest jeden z cudownych projektów na ten rok. I no właśnie, właśnie. Bo Także ja ci bardzo dziękuję. ci z was, którzy nie wiedzą, to ja się zebrałam w sobie. Nie powiem, na jakich dopalaczach byłam, ale to jest nieważne. Nie, nie byłam na żadnych dopalaczach, bo to było akurat nie było zaraz po warsztatach, jakie nam się skończyły. Zaraz do Gosi pisałam. Zebrałam się w sobie na odwagę i zaproponowałam, żeby Gosia w każdy pierwszy poniedziałek pisała dla nas w krainie. Wspierająco, motywująco, bo kto jak nie ona? Ja chętnie wspieram, chętnie motywuję, chętnie inspiruję. Generalnie tak, tym się zajmuję życiowo najczęściej. Także Ale jak się do tego pisać, to super. zanim przejdziemy do tego, czym się zajmujesz życiowo, to tak, dwa ogłoszenia parafialne. Po pierwsze, dzisiaj nie jest przypadkiem, że jesteśmy obydwie w kolorach niebieskich. Dlaczego? Już tłumaczę. Od 2007 roku w Stanach Zjednoczonych styczeń jest miesiącem świadomości, uświadamiania ludzi o handlu ludźmi. Zamotałam się, jak na pisarkę przystało, ok. Ja, kolor niebieski jest kolorem, który promuje tą kampanię, więc ja poprosiłam pierwszy raz w życiu Gosię, żeby założyła coś niebieskiego, choć w taki sposób wspieramy. A drugie ogłoszenie parafialne jest dla Lenki. Pewnie jest na Instagramie. Jestem ja i jest owca. Także dzisiaj we dwie będziemy przesłuchiwać Gosię Kozłowską. Ja mam jeszcze niebieski kubek. Także wszystko jest, wspieramy jak możemy. Kasia pisze na Instagramie: Gosiu, śliczny sweterek i uśmiech. Bo Gosia jest w ogóle śliczna, piękna. Słuchajcie, o sweterku myślę, że będziemy jeszcze trochę mówić, bo będziemy pewnie, przypuszczam, mówić o dziarganiu, ale to jest handmade robiony własnoręcznie ze 2 lata temu. Także tak, to są moje zimówki tak zwane, żeby się no, doenergetyzować na szare dni. Bo Ale ty teraz dziękuję bardzo, mieszkasz że w żyję. Danii. Ja teraz mieszkam w Danii, gdzie wcale nie jest szarzej, tak? Bardziej szaro niż w niektórych innych miejscach. Ale tak, mieszkam w Danii, udało mi się przenieść, to był mój plan w ogóle, słuchajcie, na 2020. Wiemy, dlaczego się nie zrealizował w zeszłym roku, zrealizował się w tym roku. Właściwie zrealizowałam, albo zrealizowaliśmy go w tym roku, bo z całą rodziną i psem. Także Nie jesteśmy w w tym Danii. zeszłym, my mamy 2022, prawda? Oh, prawda, nie w tym zeszłym już, jeszcze nie przyszłam, nie dotarło do mnie, że my 20, tak, prawda, prawda. Za chwilę będzie, no już jest 9 miesięcy, jak jesteśmy w Danii, także za chwilę stuknie nam rok, Bo będziemy ty tak, świętować. nikt by cię pewnie nie podejrzewał aż o tak szalone pomysły, ale ty postanowiłaś się przeprowadzić w środku pandemii. Kto mi zabroni, no? Ja przeprowadzam się na wiosnę. To jest taka dobra rada dla wszystkich, ponieważ ja już się nazywam profesjonalną migrantką, bo mieszkałam sama i z rodziną już w kilku krajach. Na razie jesteśmy w ramach Europy, ale kto tam wie, gdzie nas jeszcze zawieje. Polecam wszystkim przeprowadzić się na wiosnę, czyli gdzieś marzec, kwiecień, kwiecień najpóźniej. Dlatego, że jak się przyjeżdża do nowego kraju, to jest dosyć wyzwań. I lepiej te wyzwania brać na siebie, jak jest ładna pogoda i lepiej się poznaje wtedy otoczenie i miasto albo wieś, gdziekolwiek jesteście i lepiej się poznaje ludzi. No i generalnie ten poziom dobrych hormonów jest lepszy, jak świeci dużo słońca.
nie wyobrażam sobie przenosić się na zimę, słuchajcie, naprawdę, w takie nowe miejsca, gdzie jest naprawdę dużo stresu, takiego zwyczajnego stresu, nie? Bo jest nowe miejsce, nowy język, nowa rzeczywistość, nowe systemy, nowe podatki, nie? Takie rzeczy. Wiemy jak to jest, także polecam na wiosnę. A Dania to jest już który kraj? Dobra, tam gdzie mieszkałam, nie no to nie jest aż tak dużo, nie, jakby jest tak, można by tam podyskutować, co to znaczy mieszkać w danym kraju, ale powiedzmy, że mieszkać w danym kraju to dla mnie jest być co najmniej 3 miesiące i chcieć tam zostać, ale na przykład mi się nie udało, no to mamy, mieszkałam tak, w Estonii mieszkałam w Wielkiej Brytanii, mieszkałam 2 razy w Niemczech, w Austrii, no i mamy Polskę. I chyba to wszystko. Czyli łącznie z krajem. Tam mamy 4 obce, ale podwójne Niemcy. Inne landy to też trochę inna kultura. Możemy liczyć podwójnie. To tak zapytam, czemu jesteś taką powsinogą? Bo ja jestem z Wrocławia. Iza, ja jestem z Wrocławia. Wrocław ma do tego, że ty się tak, wiesz, taka powsinoga z ciebie. Tam trochę nie potrafisz zagrać miejsca w jednym miejscu. No. Wiesz co, ja bym chciała, ale ja pamiętam, jak byłam, myślę, że byłam tak zwany, to się nazywa young adult, nie? Czyli gdzieś tam późne nastolenstwo, początek gdzieś tam koło 20. I pamiętam, że przeczytałam gdzieś taką piękną myśl, wschodnią myśl zresztą. I ta myśl brzmiała, ponoć jakieś Boże, widzisz, ja też się, nie, zapultam. Takie powiedzenie jest wschodnie, nie pamiętam z którego wschodu już, ale gdzieś bliżej niż dalej, że po to dobry Bóg stworzył tak duży ten świat, żeby każdy mógł na nim znaleźć swoje miejsce. Więc ja tak szukam. No i na razie jesteśmy w Danii. Planujemy zostać tutaj na dłużej, bo przyjechaliśmy tak naprawdę po trochę inną edukację. Ja mam córkę, która ma prawie 5 lat, więc ta szkoła jest tam, nie? Gdzieś już na horyzoncie, a Skandynawowie mają to do siebie, że te szkoły są bardziej przyjazne dzieciom, powiedziałabym, że jest mniej stresu, mniej testów, mniej głupot, dużo praktycznych rzeczy, dużo bycia na powietrzu i przede wszystkim to, co było dla mnie ważne też, to dużo uczenia się współpracy i dużo takich projektów. Także oni się uczą mocno, jak to jest być z innym człowiekiem i jak to jest z nim współpracować. I to jest bardzo ważne w naszych czasach, myślę. Także zresztą widać po nas, tak? My też współpracujemy właśnie. Dokładnie. I dla wyjaśnienia, skąd my się znamy? My się znamy już prawie rok. Poznałyśmy się na rocznym kursie pisarskim Edyty Niewińskiej, Małgosi Żebrowskiej i Dominiki Gniewek. Którym chylimy czoła teraz, tak, za świetną pracę. Pozdrawiamy i powiem Wam, że podczas wakacji była tak zwana letnia szkoła pisania. Wiecie, jak to jest, jak musicie coś powiedzieć do swojego idola i tak dalej. Generalnie to jest wtopa, albo się jąkamy, albo nie wiemy, co powiedzieć, albo stoimy jak słup soli, albo nie wiem, oddajemy hołdy i pokłony, a ja po prostu tak, zjechałam tekst kości. Nie zjechałaś mojego tekstu, Iza. Widzicie, to jest kwestia interpretacji znowuż, tak? To jak z tekstem. Jest jakiś tekst i można go różnie interpretować. I tak naprawdę Iza mi pokazała to, jak opisała moją bohaterkę, pokazałam ją z innej perspektywy. Ja się, Iza, z tobą zgadzam i właściwie nawet się ucieszyłam, że ty tak na nią patrzysz, bo może przestała się lubić w tym momencie, jak pamiętam, jak powiedziałaś, ale zgadzam się, bo to mi jakby, nie jakby, uzmysłowiło mi to, że faktycznie coś w tym jest, co mówisz, to znaczy ucieszyłam się też dlatego, że ona jest taka, nie? Jakby znowu nie uprzedzajmy jednak faktów, ale trochę uprzedzamy fakty. Ta moja bohaterka o imieniu pięknym Oksana, która jest bohaterką mojej czułej powieści, którą piszę. Oksana ma to do siebie, że Oksana nie jest bohaterką wybitnie aktywną, może tak to nazwę. I Iza powiedziała o niej, że tutaj jest takie ciepłe kluchy i że w ogóle nie może się pozbierać, ani zdecydować, ani ten. I tak trochę jest, bo ta powieść jest czuła, ale ta powieść jest o odnajdywaniu siebie, ale też w takim... Ja jako terapeutka często to widzę. To znaczy, że my zmieniamy siebie
nie bardzo aktywnie i cudownie wiecie, że jest nowy rok, tylko jak dojdziemy do ściany. I Oksana dochodzi do takiej ściany i po prostu właściwie nie ma wyjścia. Musi na coś się zdecydować. I w tym momencie ona podejmuje pewną decyzję i dalej pomaga albo nie pomaga jej wszechświat, bo tak naprawdę to nie o to chodzi, że ten wszechświat teraz przychodzi nie wiadomo z jakimi darami. Z takimi darami właściwie przychodzi z darami, ale nie z takimi, gdzie my mówimy, super, jak fajnie. Tylko to są często takie dary, gdzie my mówimy, Jezu, co ja mam z tym zrobić, a jak już coś z tym zrobimy, to się okazuje, że coś się zmieniło w naszym życiu i to na bardzo lepsze, ale proces był trudny. I właściwie o tym jest ta powieść, nie? O tych procesach, o tych zmianach, o przyglądaniu się sobie, o doświadczaniu siebie i świata na nowo. No to właśnie nie uprzedziłam faktów. Ale nic więcej nie powiemy, powiem Wam tylko, że to jest nie tylko czuła, ale bardzo pachnąca. Dlaczego pachnąca? To jak Gosia już wyda, to się dowiecie. Ale naprawdę pachnie nieziemsko. Marika na Instagramie pisze, Gosia, jesteś niesamowita. Tyle przeprowadzek to tylko dla silnych, a jednocześnie wrażliwców, którzy poszukują swojego miejsca. Wszystko to wiąże się ze znajomością języków. Jesteś wyjątkowa. Pełna zgoda, Mariolko. Dorota, twoja siostra zdradza rodzinne sekrety, że bo my nomadzi jesteśmy, u nas to rodzinne, nasi rodzice też się szwendali. Szwendali się, słuchajcie, ja dlatego powiedziałam, że jestem z Wrocławia, bo miałam taką teorię miejsca i dobrze to czuję w tym Wrocławiu, dlatego że my we Wrocławiu jesteśmy zewsząd, nie? Jakby nikt po polskiej, jakby z polskiej strony nie urodził się, może nie nikt, ale powiedzmy, że mało osób się, Polaków, urodziło we Wrocławiu, tam wiecie, z dziada, pradziada, nie? Nie wiem, ile zostało osób, Niemców, którzy tam mieszkali, ale tak naprawdę my wszyscy jesteśmy, uogólniając tymi wszystkimi, przyjezdni, tak? Moja mama pochodziła z Warszawy, tata pochodził ponoć gdzieś z okolic Warszawy, ale ta historia w ogóle została gdzieś, nie wiem, może moja siostra wie więcej akurat, skoro jest, może się podzieli. Nasza jedna z ukochańszych sąsiadek z dzieciństwa była ze Lwowa. Wiecie, wszyscy byli tam skądś. I to się czuje na przykład w atmosferze miasta, bo to jest bardzo otwarte miasto. Nawet teraz, w tych czasach, które mamy, Wrocław jest bardzo otwartym miastem i każdy, kto tam się znajdzie, trochę tak wiecie, się śmieje, że taki Nowy Jork trochę, nie? Jak ktoś przyjedzie, to może czuć się jak u siebie. Można znaleźć swoje miejsce. I ja na przykład doświadczyłam tego w architekturze, bo po architekturze we Wrocławiu widać, do kogo należało to miasto, tak? Że tam byli Czesi, że tam byli Żydzi, że tam byli Niemcy, że tam byli i teraz są znowu Polacy i to po prostu jest jakiś taki duch miasta. I tak, no, moi dziadkowie od strony taty do Wrocławia przychodzili tak naprawdę z Francji, bo byli akurat na, akurat, jak brzmi, lekko, ale byli w obozie pracy, więc wiecie, ta nomadyczność jest gdzieś w naszej krwi, taka krew, ale to jest też szukanie miejsca po prostu. I ja też szukam, bo mogę, nie? W sensie mam taką gotowość na to. To nie jest łatwa rzecz, bo się zostawia miejsca, wspomnienia, przyjaciół, w sensie zostawia się ich w innym miejscu, oni nie są tak blisko. Natomiast wybieramy po prostu w tej chwili te miejsca, gdzie jest nam, gdzie może być nam lepiej albo dobrze, albo gdzie będą spełniane nasze potrzeby. I w tej chwili naszą największą potrzebą jest właśnie ta fajna edukacja i dlatego Dania. No. Dorota nam zdradza kolejne sekrety rodzinne. Pradziadkowie pochodzili spod Warszawy, mama urodziła się w Warszawie, a tatu we Francji. Tak. Ale w nowym miejscu są nowi znajomi i nowi sąsiedzi. No pewnie, zawsze coś za coś, no bo coś zostawiasz, ale też coś zyskujesz. Musisz zostawić przyjaciół, ale zyskujesz nowych. Tracisz, znaczy nie tak, zostawiasz jakąś pracę, masz nową i tak dalej. A Paulina pisze, a propos tych ciepłych kluch, ja sobie to będę wypominać do końca życia. I za nie, ja Ci dziękuję, naprawdę Ci dziękuję za te ciepłe kluchy, bo to daje taką też no, inną perspektywę dla Twojej, w sensie dla mojej bohaterki, nie? Po prostu super. Bo Paulina pisze, mam podobne podejście do moich bohaterów. Właściwie oni wszyscy to ciepłe kluchy, dopóki nie dotrą do sytuacji, w której coś trzeba zrobić. Właśnie. Magda Dechilas też pisze, mój Stanisław też był ciepłymi kluchami do czasu. Prawda?
prawda, polecam książkę Magdy po każdej burze świeci słońce, notabene o emigracji, ale starszej osoby. To jest już mężczyzna w kwiecie wieku, pod 60 i tak dalej, więc to nie jest takie hop-siup. Więc naprawdę, to tam też był na początku ciepłą kruchą. Jola pyta, nie tęsknisz? Pytanie za czym albo za kim? Jola, no, tęsknić, zazwyczaj się tęskni za czymś, ale albo za kimś, nie? Czasami zdarza mi się tęsknić w tej chwili tak naprawdę za miastem, za pewnymi miejscami we Wrocławiu. Z ludźmi mam kontakt, nie aż taki bliski, w sensie nie aż taki fizyczny w tej chwili. Natomiast wiecie co, no zdarza się tak, że się mieszka w tym samym mieście, ma się znajomych, a nadal się nie odwiedza ich tak często, jakby się chciało i się widzi raz na rok, co byłoby mniej więcej tak często, jak ja się widuję, jak przyjeżdżamy do Polski. Może teraz trochę rzadziej przez pandemię, ale nadal. Także tęskniło mi się ostatnio za ogórkami kiszonymi i pierogami. Nie mam ochoty ich robić sama, więc sobie zamówiłam. Bo jest taka fajne miejsce, które przywozi rzeczy z Polski. Także za takimi rzeczami tęsknię. Ja się czuję, jeśli chodzi na przykład o język, no to wiecie, język, mamy też polskich sąsiadów albo polskich znajomych. Po polsku mówimy w domu. Po polsku mówię właśnie, o na przykład z Izą rozmawiam po polsku i piszę po polsku najczęściej. Także za językiem też mi nie tęskno. Da się... myślę sobie, że te różne tęsknoty da się z nimi być i żyć. Natomiast ja w tej chwili po prostu widzę dużo większą wartość ze mnie tutaj w Danii. Nie tylko właśnie dla mnie, ale też dla całej mojej rodziny, niż w kraju, gdzie się urodziłam. Tyle. Ale ja nie wiem, co w tym jest. Z każdym, z kim rozmawiam spoza granic Polski, to była Francja, to była Hiszpania, teraz Dania, Wielka Brytania, to na pytanie, za czym tęsknisz, albo czego ci brakuje najbardziej, to jest zawsze tak. Kapusta kiszona, ogórki kiszone i pierogi. I akurat z chlebem już się robi lepiej, w sensie to zależy, gdzie co kto lubi. Ja na przykład miałam kiedyś taką fazę, że tęskniłam za kubusiem i mi moja kochana kuzynka przysłała albo przywiozła chyba ze 20 butelek. To już potem nie tęskniłam za kubusiem. No, także są takie smaki, są, nie? Które są gdzieś niedostępne. W Niemczech jest dużo łatwiej niż w Danii, jeśli o to chodzi, ale w Danii też są takie sklepy, które mają, szczególnie w tych takich, powiem to, w większych miastach, chociaż wiecie, tak naprawdę, my Polacy mało wiemy o Danii, tutaj jest tak naprawdę jedno miasto, to jest Kopenhaga, a reszta to są takie miasteczka, nie? No, takie niewielkie. Więc w tych miasteczkach i miastach są sklepy z produktami dla tych wschodniokrajowców, więc można też znaleźć, pyta się, mleczko można znaleźć, jak ktoś chce, i różne takie inne rzeczy, ale da się odnaleźć te smaki, najlepiej gotować. Boguś nam podpowiada w temacie tych bohaterów typu Ciepłe Kluski, że on się wyłamuje ze swoim bohaterem. Tak, Boguś, ty się zdecydowanie ze swoim bohaterem. Ale Boguś, to w ogóle wiesz, no, to jest inna historia, no po prostu. Magda pyta, a jak z językiem? Mówisz po duńsku, jak sobie radzisz? Ja odpowiem, tak, Gosia mówi po duńsku. Bodajże chyba za 5 święta zdałaś jakiś tam oficjalny egzamin na celujący. Nie mieści mi się to w głowie. I za, nie na celujący, na tak zwaną siódemkę. Nie na szóstkę, na siódemkę. Znam. Nie, Duńczycy mają taki śmieszny system, że mają 12 to jest najwyższy, potem jest 10, 7, czekajcie, 4, 2, 0 i potem jest minus 2 albo minus 3, nie pamiętam, ale generalnie trzeba mieć dwójkę, żeby zaliczyć. Ja tak mniej więcej zaliczyłam ten swój egzamin na siódemkę i to był najwyższy egzamin możliwy z języka, który tutaj jest. Także zdecydowanie mówię, mam świetną nauczycielkę, którą bardzo gorąco polecam. Pozdrawiam Agę, jeżeli nas by oglądała, i życzę jej powrotu do zdrowia, bo się przeziębiła. I liczę na to, że w poniedziałek się znowu widzimy na zajęciach. Także duński
jest do przejścia, niemiecki w tym pomaga bardzo, jest śmiesznym językiem, moja siostra też się może coś powiedzieć na ten temat, bo właśnie zaczęła niedawno, a propos inspiracji, słuchajcie, inspiracji rodzinnych. Teraz ja zdradzam rodzinne sekrety. A, ale powiem ci, że w Ukrainie się każdy z jakichś tajemnic, z jakichś sekretów wysypuje, nawet bez mojej ingerencji. To po prostu chyba tak jest. Tak, taki tu jest klimat. Nic taki na to... klimat, tak. Paulina pisze, w Kanadzie też mamy to wszystko. Jeśli kogoś kusi emigracja, ale potrzebuje pierogów, kiszonych ogórków i kiszonej kapusty, to zapraszam. Paulina, ja bym na twoim miejscu się wstrzymała, bo wiesz, ja wiecie, że u mnie to jest... Ja nie pomyślałam, już robię i to potrafię... Mogłabym ci zadać, Paulinko, ale ja jestem właśnie na lotnisku w Toronto. Czy mogłabyś po mnie podjechać? Nie mówię o emigracji, ale jak tylko otworzą granice, to ja nie mówię, że ja tak nie zrobię. Bo to, no, Dorota też Agę poleca, świetnie. Ale wróćmy w końcu do ciebie. Już Danię nam zareklamowałaś. Bardzo, tak. Na szóstkę nie znałam, ja znałam na siódemkę. No, no okej. Twój biznes, nazwijmy to tak, pełnia mocy, jak się tam wczytałam, wgryzłam, to ty całą, nie filozofię, naukę, w cudzysłowie oczywiście, w bardzo wielkim, marketingu stawiasz na głowie. U ciebie jest wszystko na odwrót, od odwłoka strony, twoje latawce mocy są po prostu nieziemskie i nie są nachalne. Nie biją po oczach, nie piszą, że musisz, że to ostatnie miejsce, że tracisz okazję, że jak nie teraz, to nigdy i tak dalej. Ty stawiasz pracę z klientem, a właściwie no, z klientem, z jakimś tam jego produktem czy usługą, no na głowie, no tak się podobno nie robi, no trzeba, musi być agresywny marketing. A ty nie wyciska się klientowi. No nie mówisz klientowi, że on potrzebuje garnków za 25 tysięcy, jak on ma 800 zł emerytury. Bo to nieetyczne jest, Iza. Tak, że tak się nie powinno robić. To ja wiem. Ale tak się robi. Iza, krótka historia. W sensie jakby długa historia w krótkiej wersji. Ponieważ jak myślę, większość z nas, osób, które wchodzą w online i próbują się w nim odnaleźć tak biznesowo, nie, zaproponować coś, dać coś fajnego ludziom, to my nie wiemy, jak to się robi i generalnie no, polskie szkolnictwo też nas nie przyzwyczaiło, nie potrenowało w nas takiej przedsiębiorczości i no dobra, już tutaj pominę to. Więc szukamy różnych dróg i różnych nauczycieli, różnych mentorów, mentorek, którzy nam powiedzą, jak to robić. Jak to robić, żeby było skutecznie i dobrze, jak dojść do tych ludzi, którzy potrzebują naszych usług. I ja pochodziłam sobie po różnych ścieżkach, polskich i zagranicznych, i trafiłam na jedną zagraniczną ścieżkę, na duży, bardzo drogi kurs. I miałam ogromne nadzieje, że ja ten biznes tak wreszcie, że go potraktuję na serio, że wiecie, włożę swoją energię i że nauczę się, jak to robić. Po pół roku robienia takiego, wiecie, oddanego mojego robienia i budowania strategii, realizowania tych strategii, ja się rozłożyłam, zresztą jest bardzo taki, jest mój ulubiony przykład, zawsze ten duży marketing, ten mainstreamowy marketing mówi, dawaj duże obietnice. Więc ja wymyśliłam sobie kurs, bo chciałam wrócić trochę do terapii, chciałam wrócić do ciała po przerwie i wymyśliłam sobie kurs po angielsku i ten kurs miał tytuł No More Back Pain, czyli nigdy więcej bólu pleców. Po 3 tygodniach robienia tego kursu dostałam takiego bólu pleców jak nigdy w życiu. Generalnie rozłożyło mnie to na łopatki, absolutnie. I wiecie, ja już sporo pracuję z ciałem. I mam spore doświadczenie terapeutyczne i zaczęłam, wiecie, patrzeć, nie? Jakby o co chodzi, dlaczego ja robiąc ten kurs tak mnie walnęło i to w plecy. I to nie dlatego, nie tylko dlatego, że siedziałam i po prostu non-stop siedziałam, pracowałam i robiłam i tam, wiecie, chciałam, żeby to wyszło na zewnątrz i żeby ludziom było dobrze i żeby się czegoś nauczyli i dbali o siebie.
ale ja dotarłam do takiej właśnie ściany i na tej ścianie było napisane wielkimi literami: ta ścieżka nie jest dla ciebie, że tutaj coś nie gra. I zostawiłam to tak naprawdę, nie powiem brzydko teraz, bo jesteśmy na wizji, ale zostawiłam i dałam sobie czas na takie poszukiwanie, na takie bycie też i na zobaczenie, co tam do mnie przyjdzie, bo zawsze coś fajnego przychodzi, jak się odpuści trochę i się po prostu zaprosi ten wszechświat i powie: hej, może coś fajnego będzie. Ale dałam sobie też takie, przyrzekłam sobie, że w kolejnym roku ja zrobię rzeczy, jakieś kursy, wiecie, inicjatywy, że zgodzę się tylko na te rzeczy, gdzie moje serducho zabije na tak. I to nie, że tam głowa powie, że to dobra inwestycja, tylko że moje serce. I nie musiałam długo czekać, bo jakoś chyba w styczniu, tak to był styczeń, luty, kiedy znalazłam piękną stronę internetową, tak, stronę sprzedażową właściwie, programu Feminist Copywriting, Kelly Deals. Ja Kelly czytałam już jakiś czas, jej newslettery, ona ma, słuchajcie, po prostu takie newslettery, nie w sensie, nie widzicie, ale to są długie, długie teksty, one są dobre i one są takie, no po prostu dobre, dobre, mocne, żywe teksty i to są jej newslettery. I wiecie, ja nigdy nie myślałam o copywritingu i ten feminist copywriting brzmi jak brzmi, ja wiem, dlaczego tam jest feminist, ale przeczytałam tę stronę sprzedażową i moje serducho zabiło bardzo mocno. Dałam do przeczytania mojemu Jaśkowi, bo my takie decyzje kupowalne dużych kursów to podejmujemy wspólnie. Jaśek powiedział tylko: a tam feminist, to powinno być human. I nie wiedziałam, dokąd mnie to zaprowadzi, ale wiedziałam, że jak moje serducho tak mocno bije na to, to ja w to wchodzę. I powiem wam szczerze, że to była jedna z lepszych decyzji i generalnie to, co tam się dzieje u Kelly, to, co się działo przez ten czas, a to był 2020, czy może już ja się zgubiłam, kiedy to było, ale to, co się działo przez ten czas, dało mi bardzo dużo sił i odżywiło mnie. Po angielsku jest taki ładny wyraz, to jest to nourish, czyli właśnie odżywiać, tylko że ten wyraz po angielsku ma dla mnie trochę inne znaczenie niż taki, jakby takie cieplejsze, takie, że to odżywia wasze tkanki, każdą jedną komórkę waszego ciała. To jest takie właśnie odżywcze. I taki był kurs u Kelly. I ja po prostu stwierdziłam, byłam ciekawa, jak to, co Kelly nas uczy, bo jednak to jest po angielsku, jak to zadziała po polsku. No i tam zaproponowałam kilku bliskim osobom, one były chętne i okazało się, że to jest taka droga, taka ścieżka, która jest potrzebna nam też w Polsce i że jest trochę osób, które właśnie nie chcą, no się nie odnajduje w tym marketingu takim mainstreamowym, że to jest, że to jest męka tak naprawdę i że czują, że to nie jest etyczne, żeby dawać, wiecie, wielkie czerwone liczniki i że tak naprawdę często to jest kłamstwo, że na przykład jest tylko kilka miejsc. Czasami nie i wtedy to jest prawda, nie? Ale często się właśnie tak naciska na nas, nie? Że to trzeba już kupić, bo zaraz znikną, bo zaraz jakiś bonus odejdzie. I my, no niestety prawda jest taka, że my nie kupujemy najczęściej, większość z nas nie kupuje rozumem, kupuje emocjami. I jak się nas tak napuszuje, na nas naciska, to kupujemy po prostu, a potem nie korzystamy, a potem nam szkoda kasy, a potem tak jak mówisz, Iza, nie? Ktoś kupuje ganki za 20 tysięcy, a ma emeryturę za 8. W sensie 800 zł na przykład, nie? Czy tam jakąś rentę. Także ja pokazuję, że tak nie trzeba robić, na własnym przykładzie, z dużą nadzieją i z dużym takim zaufaniem, że przyjdą do mnie osoby, które są tym zainteresowane, jak się komunikować, jak się komunikować w oparciu o wartości, a nie jak wciskać komuś, nie tylko wciskać rzeczy i usługi, ale też ten typowy marketing robi tak, że mówi nam, że jesteśmy nie dość dobre, że naciska na nasze poczucie winy, że czegoś nie robimy, że czegoś nam brak, a jak to kupimy, to już będzie wszystko pięknie. Ale to bzdura, to tak nigdy nie jest. My się rozgadałam o marketingu teraz. Powiem ci, że ja kilka dni temu rozmawiałam z koleżanką, skusiła się właśnie na mega drogi, mega, wiesz, wypasiony kurs dotyczący właśnie marketingu internetowego.
I po czterech zajęciach stwierdziła nie. Niech już nawet nie miała podobno siły, wiesz, wykłócać się o kasę, oddajcie, bo ten kurs miał trwać chyba z 3 czy 4 miesiące. Ona mówi, to nie jest dla mnie. Ona mówi, ja taka nie jestem. A skoro sprzedaję w pewnym sensie siebie, to ja siebie nie chcę sprzedawać w plastikowym opakowaniu. Skoro ja stawiam na naturalność, to ja nie będę, wiesz, krzyczała wszędzie różowymi emotkami i biła po oczach i okłamywała klientów, bo ona mówi, to nie o to chodzi. I mi mówi, już coś za... Ja nawet nie żałuję tej kasy. Właściwie dało mi to, pokazało mi to, że to, co robiłam, robiłam dobrze. Mhm. Jakbym tego nie robiła, tak robiłam, tak to robiłam dobrze, ale robiłam to w zgodzie ze sobą. Więc to jest bardzo ważne. To jest tak, jakbym po prostu zapłaciła za tą wiedzę. Tak, tak, ja też się tak czuję, nie? Znaczy szkoda mi tej grubej kasy z jednej strony, bo mogłoby pójść na coś innego, ale z drugiej strony wiem, że bez tego doświadczenia nie byłabym tutaj, nie? Nie byłabym tym, kim jestem z tym doświadczeniem, z tą wiedzą też o sobie właśnie, nie? Że to w ogóle nie jest moje. I Kelly mi też pomogła to nazwać, nie? Bo to jest tak, że my czujemy często, że coś nie jest nasze, ale nie jesteśmy w stanie tego uchwycić. A jak dookoła nas cały czas słyszymy, że tak się powinno sprzedawać, na przykład, nie? Że tak to wygląda, tak wygląda sprzedaż, tak wygląda marketing i nam to nie wychodzi, to myślimy, że z nami jest coś nie w porządku, a nie z tym marketingiem, nie z tymi zasadami. Także dobrze jest, jak mamy, ja się cieszę, że jest coraz więcej ludzi, którzy mówią, nie dziękuję, nie będę tak, nie będę się zabijać i tracić energii. Tak. Robiąc coś wbrew sobie i nie po własnej myśli. Ja siadam, piszę, że Kasia jest cudowną nauczycielką marketingu po ludzku, bez manipulacji i wywierania presji na klienta. I to prawda. Dziękuję, Asiu. Staram się jak mogę. A Boguś mówi a propos tego twojego bólu pleców wtedy, że miałaś stanowisko pracy niezgodne z ergonomią i BHP zapewne. Boguś, tak, i z energią generalnie w ogóle, nie? Jakby, nie wiem, czy BHP uwzględnia sprawę tutaj energii życiowej, ale mam nadzieję, że tak. Jak nie, to proszę zmienię. Zaraz nam zrobi wykład z BHP, ale okej, mamy radę. Magda pisze, Gosia, dziękuję, od 2 lat mocuję się z moim biznesem internetowym. Magda, to już teraz wiesz, do kogo przyjść, zapukać i Gosiu, pomożesz, doradzisz. Ja zawsze. Razem. Ja zawsze. Słuchajcie, ja pracuję zawsze bardzo blisko z moimi klientami i klientkami. To znaczy, że zawsze się spotykamy, najpierw można się do mnie odezwać, spotykamy się na, wiecie, taką rozmowę niezobowiązującą, żeby zobaczyć też, czy jest chemia, na ile ja mogę was wesprzeć w tym, co potrzebujecie, czy was odeślę do kogoś jeszcze innego. Po prostu potrzebujemy się poznać, bo to jest bliska praca, nie? To nie jest taki, no, tak ja pracuję i tak mam ochotę pracować, więc to proszę. Jeżeli nie ma flow, no to mówisz dziękuję, to ja polecę kogo innego, bo my Tak, bo to też nie ma sensu się męczyć z kimś, nie? Jak wam ta chemia gdzieś nie... I nawet jak ja robię dobrą robotę, to jak chemii nie ma, to wiecie, to nie ma dobrych efektów, a na pewno ktoś jest na świecie, kto będzie wam odpowiadał. I ja to całkowicie popieram i ja się z tym całkowicie zgadzam. Powiedz mi, skąd się wzięła Eleonora? I pokaż, jakkolwiek to brzmi, pokaż kurę. Pokaż kurę. To jest Eleonora, słuchajcie. Dzień dobry, mówi Eleonora. Tak wygląda Eleonora. Nala się obróci. Dobra. No, top model kurzy. Top model kurzy. Czekajcie, żebym tutaj, a tutaj mam, bo taką. Dobra, to Eleonora jest kurą terapeutyczną. Można się do niej przytulać. Nie jest teraz bardzo mięciutka, ale nadal jest cudowna. Ja zawsze miałam takie marzenie, żeby napisać i zilustrować książkę dla dzieci. I powiem, że połowa tego mi się udała, bo ją napisałam, przynajmniej jedną, a następne następne opowieści o Eleonorze jeszcze czekają w notatniku, dlatego że ja mam potrzebę zobaczenia tej Eleonory w wersji papierowej już i zrobię to tak, mam nadzieję, że w tym kwartale ta Eleonora będzie już papierowa, dlatego że jesteśmy na ostatniej prostej, jeżeli chodzi o proces wydawniczy. I ja Eleonorę wydaję samodzielnie, bo tak, bo mogę, jak zwykle, bo mogę.
bo się na to zdecydowałam też. I Eleonora, no dobra, odłożę tę kurkę. Eleonora powstała w 2020, tak naprawdę się zaczęła. I to był moment smutny dla mnie, dlatego że w kwietniu zmarła nasza mama, nazwę to nasza, bo Dorota jest gdzieś tam, nie na wizji, ale z nami. Wiecie, pandemia, ja akurat w Niemczech, generalnie wszystko pozamykane, szpitale pozamykane, granice pozamykane, no, dupa blada. I w tym procesie żałoby przyszła do mnie Eleonora właśnie. I to było bardzo ciekawe, dlatego że ona przyszła do mnie obrazami. Nie słowami najpierw, tylko obrazami. Ja zobaczyłam tę Eleonorę, tę kurę, jak siedzi na kocu piknikowym z dwiema dziewczynkami i pożera czekoladowe ciasteczka. I tak się zaczęło. Ja po prostu usiadłam i zaczęłam pisać. Ja też bardzo lubię zwierzęta terapeutyczne i co prawda miałam okazję chyba po raz pierwszy w życiu dotykać kury, w sensie trzymać ją na rękach w zeszłym roku tutaj w Danii u znajomych, ale na przykład też uwielbiam krowy, które są bardzo terapeutycznymi zwierzętami, są ciepłe, fajne i takie duże i takie spokojne. Więc i te oczy, tak. Więc tak terapeutyczna kura po prostu towarzyszyła mi, była taką moją ostoją w trakcie żałoby. Tych pierwszych, naprawdę żałoba trwa do końca życia, ale to jest temat na inną rozmowę, ale w tych pierwszych miesiącach żałoby. Także tak powstała Eleonora. Ja miałam ogromną trudność z tym, żeby ją zilustrować, bo miałam dokładnie, słuchajcie, obrazki takie. Im one nie wychodziły. Ja też dawno nie rysowałam, więc potrzebowałam się rozkręcić, tararara, tararara. I wiecie co, gdzieś chyba po kilku miesiącach, jak już te teksty były, chyba już była skończone, to postanowiłam, że skoro mnie to tak blokuje, to ja po prostu znajdę sobie kogoś. I usiadłam na Instagram, wpisałam sobie ilustra i chyba druga mi wyszła moja kochana ilustratorka Lidka Szwabowska, którą bardzo po prostu polecam. I to był kompletnie w ogóle, spadła mi z nieba Lidka, dlatego że Lidka, jak jej opisałam, jak to ma wyglądać, to ona zrobiła ilustrację, nie powiem, że dokładnie takie, jakie mam w głowie, tego się dokładnie nie da na 100%, ale one są tak bliskie mojej wizji, że byłam pod ogromnym wrażeniem. Także da się znaleźć dobrego ilustratora, dobrą ilustratorkę i da się być bardzo zadowolonym z ich pracy. Także ja jestem w ogóle, bardzo wam polecam i moją składaczkę Anię Krzyżanowską i Lidkę do ilustracji, gdyby trzeba było coś ilustrować. I Lidka ilustruje nie tylko dziecięce rzeczy, możecie wejść tam na jej profil i sobie pooglądać. Lidka pewnie też już się nie może doczekać, aż pokaże te ilustracje do Eleonory, więc trzymajcie kciuki, żeby szybko poszło nam tutaj z ostatnimi tymi rzeczami, które są do zrobienia, które są po mojej stronie też, ale są na tyle duże, że no, dobra, zrobię. Zrobię, bo chcę, żeby już wyszła. Trzymam kciuki. Kasia, Jola pisze, to czekam na Eleonorę w wersji papierowej. Joanna na Facebooku też już się nie może doczekać historii Eleonory. Ja też. Tak, ja też, słuchajcie, ja też. Ja znając ciebie, to ja przypuszczam, że to będzie bajka nie tylko dla dzieci. Iza, jakby ci to powiedzieć, Eleonora już w tej chwili ma sporo swoich dorosłych fanów. Także to jest taka książka właśnie, nie? Są takie opowieści, które moim zamysłem jest to, żeby one tak naprawdę stawiały, słuchajcie, takie duże pytania. Na przykład pierwsza opowieść, to są krótkie opowieści, ale pierwsza opowieść jest o tym, notabene, jak to jest nie móc znaleźć sobie własnego miejsca, więc gdzie jest nasze miejsce, gdzie ja się czuję dobrze. No. I Eleonorka jest taka właśnie piękna, wydziergana kurka. I jest, mówiłam, że będzie. Mówiłam, że będzie to Hidden in Cotton, też bardzo polecamy z moją siostrą. Mówiłam, że będzie o dzierganiu, dlatego że ja miałam ogromne poczucie, że ja dziergam ten tekst. I to nie tylko dlatego, że to leciało mi linijka po linijce, ale też dlatego, że tak jak się, jeżeli tutaj nasi słuchacze i nasi, właściwie słuchacze, słuchaczki, widzowie i widzki robią na drutach albo na szydełku,
to wiecie, że właściwie to się tak nie tymi rządkami się tam robi, ale że te, jak już jest wprawiony człowiek, to że te oczka wychodzą w miarę podobne. I ja miałam takie wrażenie, że nawet jak miałam przerwę sporą w pisaniu tych tekstów, a to przerwa to czasami jest tydzień, nie? To nie miałam czegoś takiego, że siadam i nie wiem, gdzie ja jestem i zaczynam, nie wiadomo, nie muszę się jakoś tam wsadzić w to, tylko że po prostu siadam i znowu jest kolejna linijka i kolejna linijka i kolejna linijka i czy to idzie i że to ma jakiś wzór. Ja czasami wiedziałam na przykład, jak się zacznie, nie wiedziałam, jak się skończy, więc po prostu szłam i tam się pisałam. Po prostu linijka po linijce, dziergałam sobie na spokojnie ten tekst. Ale Onora ci te okruszki rzucała i ty po tych okruszkach szłaś i pisałaś sobie dalej. A powiedzmy, że tak to wyglądało. Kto wydziergał Eleonorę? Kochana, ona chyba jest Kasia, Jezu, ja bardzo przepraszam, że nie pamiętam, bo wiem, że to jest cudowna osoba, która na, czekajcie, czemu tu Eleonora, a tutaj proszę, która na Facebooku nazywa się Hidden in Cotton, ma swoją taką markę i robi przepiękne rzeczy. Mamy dużo rzeczy, Dorota może tam przytaknąć, bo moja siostra ma chyba więcej takich dziergawków niż my tutaj, więc... Takie tajemnice. Twoja siostra w ogóle czyni cuda swoimi dłoniami. Wiem. Będę się chwalić, bo dostałam od Doroty urodzinową mikołajkowy przepiękną, przepiękną chustę. Jest schowana, nie będę wam teraz pokazywać, ale obiecuję, że pokażę. Jest tak cudowna, jakby mi Dorota w głowie siedziała. To trzeba po prostu... Zresztą ja Dorotę nazywam moją... Śmiałyśmy się ostatnio, że ten, stworzyłam trójkąt, jakkolwiek to brzmi, bo ja nazywam Dorotę moją czytelniczą siostrą, bo wymieniamy się książkami. Śląsk, Wrocław, także paczkomaty to już mamy opanowane. Ale skoro ty jesteś siostrą Doroty, no to wiesz, tak jakby z automatu też cię adoptuję. Jakby wiesz, siostra moja siostra jest moją siostrą, nie? To ding. Także w ten sposób rodzina się powiększa, jakby nie patrzeć, a wydawało mi się, że jestem jedynaczką. No ale tak jak mówię, wydawało każdy się może mylić, Iza. Gdzieś każdy ma na świecie tą swoją siostrę i tego swojego brata. Boguś pozdrawiam. Pozdrawiam, tak. Wielki bracie. I tak, i to wszystko dzięki internetowi, bo tak jak wiecie, już Gosia w tej chwili jest w Danii. No i co z tego? Właśnie. I co z tego? Da się spotkać? Da się spotkać. Da się lubić nawet, słuchajcie. Tak, chciałam powiedzieć, da się nawiązać nawet emocjonalną jakąś tam więź, tak, głębszą bądź nie, właśnie przez internet. Paulina też czeka na Eleonorę, także Gosiu, bardzo mi nie ma przykro. Ślijcie dobrą energię, ślijcie. Tylko trzeba się zabrać do roboty. Wiem. Ja na razie no, ten czas w tej chwili to poświęcam ten początek roku też, tak? To, bo mówiłaś, tak? W grudniu zdałam ten egzamin, więc mogłam odpocząć. No a teraz ruszyłam z kursem. No i właśnie, ruszyłam. No właśnie do tego zmierzam. Ścieżki łagodności. Ty zawsze na każdych zajęciach, jakie żeśmy miały, zawsze mówiłaś o czułości, wrażliwości, uważności, delikatności. Na pierwszym miejscu względem siebie. To jest to, co ja zawsze mówię, bądź dobry sam dla siebie. Opowiedz o tym kursie, bo ty na kursie właśnie ścieżki łagodności chcesz tego nas nauczyć. Tak, Iza, dlatego że ścieżki łagodności... Sam pomysł przyszedł mi w trakcie naszej szkoły pisania, bo pomyślałam sobie, że oczywiście są różne kursy mindfulness i różne kursy compassion, ale nie ma jeszcze kursu, który jest dla osób takich twórczych, dla pisarzy, pisarek, dla artystów, artystek i takich też wewnętrznych artystek, nie? No bo można być, pracować w piekarni i być artystką. To nie o to chodzi, jak się nazywamy, wiecie, na papierze, nie? To chodzi o te artystyczne, nasze twórcze dusze. I sporo osób, które ma też biznes online, to są bardzo twórcze osoby, mamy po prostu pomysły, nie? Jak tworzyć te usługi, produkty, jak pomagać ludziom, angażujemy się w te rzeczy. I my jesteśmy po prostu, mamy wrażliwe dusze.
wrażliwe wnętrza, mamy jakieś antenki, które wyłapują takie rzeczy z ludzi, które są nienazwane. I często bywa tak, że jesteśmy po pierwsze samotni w tych naszych artystycznych, nie mamy artystycznych rodzin albo rodzin, które wspierają tę naszą wrażliwość, więc dziękuję internetowi, że istnieje, bo dzięki temu można znaleźć swoją, nazwijmy to artystyczną rodzinę, jakąś grupę wsparcia, grupę, która nas zrozumie w tych naszych poszukiwaniach i w tych momentach trudnych, bo wrażliwie czy nie, w momencie, kiedy chcemy, mamy jakiś pomysł i chcemy go zrealizować, bez względu na to, czy to są skarpety dziergane, czy to jest książka, czy to jest tort, whatever, nie? Tutaj, wszystko jedno. To wiecie, już w momencie, kiedy mamy pomysł, to w tym momencie często nam się włącza takie cała masa głosów różnej maści, typu, a czy warto, a że to bez sensu, a że to strata czasu, a jak się nie uda, a jak się uda. I wiecie, męczymy się z tym straszliwie i to po prostu jest takie energożerne i często zamiast zrobić to i zobaczyć te skarpety, tort, książka, czy to jak my się z tym czujemy i wypuścić to na świat, to już na samym początku się blokujemy straszliwie. A potem, powiedziałabym, jest tylko gorzej, nie? No bo im dalej w las, tym więcej drzew i potem się zaczyna, czy na pewno warto. Te procesy, na przykład pisanie książki, długo trwa albo wydawanie jej, a jak nawet się nie wydaje samemu, to potem się wysyła do wydawców i się czeka na te odpowiedzi, i się nie dostaje odpowiedzi, po prostu jest cała masa rzeczy po drodze, które są trudne. A mindfulness i compassion, czyli uważność, i ja compassion tłumaczę jako życzliwość wobec siebie, innych ludzi i całego świata, to pomaga nam po prostu poradzić sobie z tym, ale nie, że magiczną różdżką. Tak naprawdę ta magiczna różdżka polega na tym, żeby z tym być. Być z sobą w dobrych momentach i w trudnych momentach. Żeby lepiej rozumieć to, co się dzieje w naszym mózgu. To, co mi dało takie naprawdę oddanie się tej praktyce compassion, uważności i życzliwości, ja lubię te polskie nazwy, to dało mi to, że ja zrozumiałam, nie, złe słowo jest zrozumiałam, bo to nie chodzi mi o inne rozumienie. Ja doświadczyłam, że ja sama nie jestem ani moimi myślami, ani moimi emocjami. To jest po prostu niesamowite. Jak ja to mówię, to może część z was mówi, o, co ty masz na myśli, Gośka? Część mówi, aha, tak, tak, masz rację. Ale jest pytanie, czy my tego doświadczyliśmy, także naprawdę w środku, że ja wiem, że ja to nie to, że moje myśli mogą biec, bo one będą biec, bo umysł tak ma i że to są mustangi myśli, jak ja je nazywam, ale że one mogą przebiec i tyle. I to, co widać i czego się uczymy przy tych praktykach właśnie uważności i życzliwości, to jest to, żeby nie łapać tych mustangów i nie być tam za nimi, bo to często robimy, tak? Na przykład się przychodzi nam do głowy myśl, nie warto tego robić. I my zamiast stwierdzić, ok, myślę sobie, że nie warto, być może tam jakieś oceniające oczywiście rzeczy przychodzą do nas, jakieś głosy, nie, z przeszłości, tararara, każdy z nas ma, mówię tararara brzydko, ale to są bardzo ważne i traumatyczne często rzeczy. A z drugiej strony to tylko myśli, nie? To my idziemy za nimi. I ja się bardzo często na początku tej mojej takiej zaangażowanej ścieżki łapałam na tym, jak często ja dokładam sobie drugą historię. Nie? Jakby dzieje się coś w rzeczywistości i na przykład, nie wiem, popełniamy jakiś durny błąd, nie wiem, coś, żeby wam coś powiedzieć, Jezu, nie mam teraz nic, ale nieważne, jak będzie jakiś durny błąd i zamiast stwierdzić, ok, popełniłam durny błąd, to lecimy z całą historią, jak to było na przykład wobec czyjejś osoby, czy jakiejś osoby, powiedzieliśmy coś, co mogło kogoś dotknąć, zranić, albo ktoś się skrzywił. I my robimy teraz, Jezu, ona mnie zaczyna nie lubić, nie? Jakby to wszystkie, cała historia, cały film nam tam leci w tej głowie. Niepotrzebnie. Ale to nie jest znowuż, i to też nam daje życzliwość, ta praktyka życzliwości, uważności, że my nie mamy się samobiczować zaraz i mówić, wpadać w poczucie winy i mówić, Jezu, jestem taka głupia, nie potrafię się pozbyć tych złych myśli, cały czas za nimi biegnę. Nie, jest okej, po prostu, w sensie, no tak mam, tak? Tak to jest, tak się dzieje i pobędę z sobą w tym, że się czepiam tych myśli. I pobędę z sobą w tym, że robię tę historię sobie, ale nie muszę jej już dalej robić. I nawet jak ona do mnie będzie przychodzić, to będę na nią patrzeć i nazwę ją sobie, że właśnie dorabiam historię do rzeczywistości, ale to nie jest prawda. Ale prawdą jest to, że ta historia wpływa na przykład na moje emocje.
I ścieżki łagodności powstały właśnie po to, żeby nam pomóc poradzić sobie w tych ciężkich momentach. I to jest taki trening, ja nazywam to treningiem, no bo robimy codziennie i to daje najlepsze efekty, 4-tygodniowy, gdzie codziennie ja zapraszam do pewnej praktyki uważności i życzliwości. I te praktyki są cudowne. Znaczy nie to, że wiecie, mój pomysł, więc jest cudowny, bo to nie o to chodzi. Ale nam się mindfulness często kojarzy z medytacją. To w ogóle nie trzeba medytować. Można i to pomaga, takie bycie, dłuższe bycie z sobą. Ale uważność i życzliwość można, można praktykować na spacerze, można praktykować delikatnie rozruszając, na przykład ja to teraz robię, tak? Rozruszając swoje ciało, które się działo przez 50 minut. Nie? Tylko jest kwestia nastawienia i kwestia pewnej wiedzy, znajomości, może pewnych, nazwijmy to technik, chociaż może to nie jest dobre słowo. I przede wszystkim wiedzy o tym, jak nasz mózg działa i że jest możliwe, żeby nie kontrolować ten mózg, bo to nie o to chodzi, tylko być i uczyć go tego lepszego, które on ma, które my mamy jako talent, jako dar. I jedną z moich ulubionych w ogóle medytacji, to jest medytacja, którą można też pobrać u mnie, to jest medytacja bezpiecznego miejsca. I to jest jedna z piękniejszych praktyk. Ona to jest dłuższa medytacja z taką wizualizacją, gdzie szukamy bezpiecznego miejsca dla siebie, gdzie możemy przyjść w każdej chwili, tak? W każdej chwili, która jest trudna, zła, fatalna, wściekająca, frustrująca. Możemy po prostu znaleźć to miejsce w sobie i w nim sobie pobyć i z tego miejsca zobaczyć, jaki ten świat jest dla nas i co chcemy my robić. No, jeszcze mogę dorzucić, popromować się jeszcze chwilę, dlatego że ścieżki łagodności zaczynają się w poniedziałek, ruszam z kursem oficjalnie, już lecą pierwsze maile, ale do tego poniedziałku jeszcze się można zapisać i ja pomyślałam sobie, że tutaj dla wszystkich miłośników Izy w Krainie Słowa, dla wszystkich osób, które nas słuchają i nas oglądają, jak wpiszecie w zamówieniu Iza, to dostajecie 10% zniżki. Bo moja przedsprzedaż już się skończyła, więc cena już jest normalna, ale tu jeszcze na hasło Iza można dostać 10%. Także zapraszam wszystkich tych, którzy mają ochotę. Rzućcie, a propos marketingu, który nie jest taki, wiecie, wściekły. Zapraszam was, żeby zobaczyć sobie link. Myślę, że Iza, my go wsadzimy jeszcze tam gdzieś przy live'ie. Przeczytajcie sobie, czy to jest dla was. Jak jest dla was, to ja was serdecznie zapraszam. Teraz mnie zaskoczyłaś, a trudno mnie zaskoczyć, dobrze o tym wiesz, ja szybko generalnie, ale tak się troszkę zapowietrzyłam, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Ja mam jeszcze prośbę do Ciebie, żebyś potem wrzuciła linka do tej swojej medytacji. Oczywiście, oczywiście. Bo powiem Wam, że ja ją mam już jakiś czas i to jest niesamowita medytacja. A propos Gosi i medytacji, to opowiem Wam historię. Bez podawania personaliów. Na warsztatach, po warsztatach Gosia nam kiedyś zrobiła medytację. I jedna z naszych koleżanek, kursantek, po prostu powiedziała, że ona ją tak przeżyła, a była krótko po śmierci rodziców, że się popłakała, rozleciała i jednocześnie pozbierała podczas 5-minutowej medytacji z Gosią Kozłowską. Bo tak nie było. Nie wiem, czy Iza, czy to było 5 minut, czy 25, ale pamiętam. Pamiętam, to było bardzo przejmujące. Takie w cudzysłowie 5 minut, dokładnie, ale tak Gosia działa i to jest właśnie to, co Kasia napisała na Instagramie. Powiem Wam, dziewczyny, że głos Gosi jest tak kojący, że ja się czuję otulona tą rozmową, bo to prawda. Ja zawsze mówię, że Ty czarujesz głosem. Ty masz tak, a przy medytacjach to... Jeżeli naprawdę, pobierzcie sobie tą medytację. Mariola pisze, że prawda, ja też poczułam, że nie jestem sama, dzięki życzliwości innych, dzięki tym, którzy uwierzyli we mnie i popchnęli do działania. Sama pozostałabym samotna z tym, co robię. No pewnie, to jest nasza Mariolka. Tak, pozdrawiamy Mariolka serdecznie, tulimy mocno wirtualnie. Dokładnie, a Joasia pisze, że medytacja Gosi pomagała mi w czasie migren i trudności z natłokiem myśli, polecam. Tak, zgadzam się, podpisuję się obiema ręcami.
Oto jest Gosia Kozłowska. Tyle. Tak, anielski głos, dokładnie, Mariola. Dziękuję wam bardzo. To trzeba umieć. To jest dar, z którego ja chętnie korzystam i dzielę się nim i niech was wspiera, niech wam robi dobrze, po prostu, nie? To o to chodzi. Ale ja też widziałam, że ty swego czasu prowadziłaś zajęcia jogi dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Dobrze mówię, czy coś przekręciłam? Dobrze mówisz. Ja prowadziłam je jeszcze w dużej mierze, jak współpracowałam, jeszcze jak mieszkaliśmy w Austrii, pracowałam w Polsce, mieszkając w Austrii. Współpracowałam z takim cudnym wrocławskim ośrodkiem terapeutyczno-szkoleniowym ASTO i nadal z nimi współpracuję. W tej chwili, ponieważ ja mam, to się nazywa autorski program jogi, joga integralna dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. I on jest autorski, ale wiecie, to nie jest tak, że ja go wymyśliłam sama, nie? Bo to tak naprawdę jest połączenie i mojego doświadczenia i tego, czego się uczyłam od wielu osób. I ja chętnie mówię, od kogo się zawsze uczę, bo to jest ważne, żeby pokazać, że to nigdy nie jest, nie? Że samo na nas tutaj przyszło objawienie. Jakieś objawienie to jest, żeby to połączyć, ale w dany sposób. Ale te ścieżki z tyłu i ten całe tło osobowe nauczycieli jest za nami, stoi za nami. I ponieważ mam szkolenia, te szkolenia były często we Wrocławiu właśnie, ale przez pandemię byłby już trzeci raz, kiedy termin musiałabym przełożyć ze względu na to, że nie wiadomo jak tam, nie? Albo nie dało się dojechać, albo nie wiadomo było jak tam wtedy z Deltą, teraz mamy Omikron. Postanowiłam przenieść ten kurs na online po prostu. I to była jedna z większych rzeczy, które też zrobiłam w zeszłym roku, dlatego że wszystko trzeba było ponagrywać, pomyśleć, jak to zrobić dobrze, żeby ta joga mogła być, bo ta joga jest też, słuchajcie, dla w ogóle, tę jogę integralną, którą ja proponuję, można ćwiczyć już z niemowlętami. I ona jest nie tylko dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, ona jest w ogóle dla wszystkich osób, wszystkich nas, bo ruch nam jest potrzebny, ruch jest podstawowym językiem ciała i po prostu go potrzebujemy i tyle, koniec, kropka. Natomiast ten kurs jest robiony z myślą o wszystkich terapeutach, pedagogach, psychologach, osobach, które pracują albo są opiekunami. Mamy też, często przychodzą osoby, które pracują w przedszkolu, też z grupami. Nie tylko w przedszkolach specjalnych, tylko też w takich zwyczajnych przedszkolach, nazwę to w ten sposób, ale też jest z myślą robiony o rodzicach dzieci, które mają różne choroby, różne zaburzenia, różne niepełnosprawności, także rodziców też bardzo zapraszam. Asia Torgazda bardzo mnie namawia, żeby zrobić kurs dla rodziców i nastolatków i ja o tym bardzo, bardzo, bardzo myślę, żeby też zrobić jogę, właśnie uważność i życzliwość. Także to jeszcze przede mną, przypuszczam, że w tym roku, zobaczymy. Natomiast tak, i da się jogę też dobrze uczyć online, ten kurs jest też dla osób, które pierwszy raz mają styczność z jogą, nie ćwiczyły wcześniej i to jest od razu, bo miałam też dużo pytań, jak to zrobić bezpiecznie, nie? Więc da się to zrobić bezpiecznie, dlatego że ja cały kurs opieram o coś, co się nazywa mindful movement, czyli uważny ruch, praktykę uważnego ruchu. Praktyka uważnego ruchu to jest jedna z piękniejszych też praktyk uważności i życzliwości, bo polega na tym, że wreszcie zaczynamy słuchać własnego ciała i sprawdzamy, wiecie, nie patrzymy na te precle, instagramowe precle jogowe i próbujemy się zamotać w ten sam sposób. Tak. Tylko z uważnością na nasze ciało sprawdzamy, jak się mają dzisiaj nasze kolana, nasze biodra, nasze nadgarstki, czy my jesteśmy w stanie zrobić to, a jak się czujemy w takiej pozycji, a właściwie mindful movement mówi w kształcie. Czyli przy uważnym ruchu wykonujemy różne kształty ciała i nie jest ważne, jak one wyglądają na zdjęciach. Ważne jest to, jak my je czujemy i ważne jest to, żeby nie dawać sobie bólu. Nie naciągać za bardzo i nie robić czegoś, co robią często osoby, które ćwiczą jogę na początku, czyli skupiają się tak mocno na tym, że ta stopa ma być tak, a stopa ma być tam, a ta ręka ma być tam, że tutaj w twarzy robi się i się nie oddycha. Także no.
Powiem Ci, że ja jak zaczęłam praktykować jogę swego czasu, byłam zakochana. Ja po prostu przepadłam i koniec. Ja joga to, aż przyszedł taki moment, takie zajęcia, oprócz tego, że na przykład chodziłam w inne dni na treningi sztuki walki, gdzie byłam po prostu poniewierana, rzucana na maty, nie wiem, wiązana w supełek, ręka, noga, wiesz, różne chwyty, różne dźwignie i tak dalej, bolało. Ale wychodziłam z bananem, posiniaczona i tak dalej. I przyszedł taki moment, pewne zajęcia jogi, że ja wyszłam ze łzami w oczach, z bólu. Ja powiedziałam, ja nigdy więcej nie pójdę na jogę. Ja teraz o tym myślę i mam gulę w gardle. Jak sobie przypomnę ten ból, on może nie był taki, wiesz, wielki jak ten, gdzie mnie tam rzucano po macie i ciągano za włosy, czy coś takiego, ale ja się po prostu zraziłam do jogi. Ja próbuję gdzieś tam, wiesz, wracać do tej jogi, ale to już nie ma tej iskry, nie ma tego flow. Nie wiem, podchodzę ze strachem. Masz doświadczenie, które ci się, wiesz, zrobiło negatywne, Iza, nie? I to cały czas jest w głowie. Jak masz ochotę wracać, to ja polecam, żebyś po prostu zrobiła sobie eksperyment życiowy i zobaczyła, a jak to będzie, jak ja może poćwiczę, wiesz, coś sama w domu, porobię sobie coś. I też to jest, co jest ważne, ja wiem, jak to jest, jak już nie ma iskry. To jest masakra. Bo się spodziewamy, chcemy tej iskry jeszcze raz. A ta iskra może przyjdzie, może nie, ale z pewnością po jakimś czasie to będzie inna iskra. A my tęsknimy za tą starą iskrą. No bo pierwsza miłość jest zawsze taka, wiesz, najbardziej taka wow, nie? No, one w naszych wspomnieniach oczywiście. My wracamy z sentymentem, jak sobie przypominamy, to ta druga, trzecia i piąta miłość, to ona już nie była taka wow. Albo już jeszcze, wiesz, czasem zdarza się tak, że ludzie pierwsza miłość jest wow, się rozchodzą i potem się znowu schodzą. To już też nie jest to. Jest inne, na innym poziomie mamy inne doświadczenia. Właśnie o to chodzi. Jest inaczej. Przemyślę to. Nie mówię nie. Ja już się nauczyłam, że nie mówię, że nie spróbuję, że to nie dla mnie. Boguś wielki brat w temacie poezji mnie tego szybko oduczył, więc ja spróbuję. Kasia pisze, że to byłaby petarda dla rodziców i dla nastolatków. Każde zajęcia z tobą to petarda. Może nie każde, ale jakby spoko Iza. Myślę, że są dość dobre, może tak to nazwijmy. Można się na te zajęcia z dziećmi u ciebie zapisać. Nie wiem, kupić, czy jak to wygląda. Iza, to jest kurs, tak naprawdę 3-tygodniowy kurs. I właściwie Asto, my planujemy. Kolejną edycję online tego pierwszego modułu, bo tam są 3 moduły właściwie. Nie trzeba robić całe wszystkich 3. One są po prostu dla osób, które potrzebują czegoś więcej, czegoś głębiej, bo drugi moduł jest na przykład specyficznie do pracy z dziećmi z autyzmem, a trzeci jest specyficznie o relaksacji, już dla dorosłych i dzieci, także jest cały poświęcony relaksacji. Bo to ogromny temat i bardzo ważny. Natomiast druga edycja tego online jest już w lutym będzie. I tutaj zapisy są na stronie ASTO, gdybyś to chciał. Także to nie są takie stricte zajęcia, wiecie, co tydzień. Natomiast jest kurs, gdzie jeżeli ktoś potrzebuje albo chciałby się nauczyć, chciałby włączyć jogę w te rzeczy, które robi, albo z własnym dzieckiem, albo z dziećmi, z którymi pracuję, albo którymi się opiekuję, to bardzo chętnie Was zapraszam i też możemy oczywiście, znaczy, zostawić namiary do ASTO i w ASTO można się spokojnie tam zapisać. Także serdecznie Was zapraszam. Powiem Wam, że tak się podzielę, bo no, feedback mam całkiem niezły z tego i bardzo się cieszę. I to nie ze względu na mnie, tylko na to, że te osoby, przychodzą bardzo różne osoby na ten kurs, przyszły bardzo różne osoby na ten kurs i na te wcześniejsze też były różne. I to są często osoby, które już pracują, już są terapeutami, mają spore doświadczenie. Są też osoby, które dopiero zaczynają. Ale mnie najbardziej cieszy to, że te wszystkie uczestniczki i uczestnicy mojego kursu, bez względu na to, gdzie, jak daleko są z tą jogą w swoim życiu, że oni znajdują coś dla siebie, do pracy, do siebie, dla siebie prywatnie
i dla dzieciaków, które szczególnie przy tej pandemii mają problemy z koncentracją, mają problemy, i to dzieci nie tylko z, wiecie, ze specjalnymi potrzebami. Ja zawsze mówię, że każdy z nas ma specjalne potrzeby, to jest inna sprawa. Ale wiecie, jest koncentracja, wyciszenie, ten stres, ten podskórny stres, to jak ta szkoła wygląda teraz, problemy z plecami, problemy z ruchem, problemy ze stawami, z ruchomością tych stawów. Także ta joga jest takim, ona nie musi być wybitnie delikatna, bo my tam się też bardzo dużo bawimy, bo z dzieciakami po prostu trzeba się bawić jogą, więc to nie jest dorosła joga, to jest bardzo zabawowa joga, to jest fajna joga, to jest joga, która może być spokojna, ale która może być też bardzo, bardzo aktywna i bardzo rozchichana, rozchichotana i w ogóle roztańczona. Taka, jakiej potrzeba nam po prostu. A dzieciakom potrzeba dużo ruchu i dużo radości. I na tym polega ta dziecięca joga i do tego zachęcam. I cieszę się, bo uczestnicy i uczestniczki tego mojego kursu odnajdują coś dla siebie, tak jak mówię, na tych wszystkich trzech poziomach i piszą do mnie, bo też jest praca zaliczeniowa fajna, piszą mi, że dzieciakom się to bardzo podoba. I kiedy ja czytam te ich doświadczenia i oglądam też sesję, na zaliczenie trzeba przesłać sesję, nie krótką, ale trzeba przeprowadzonej jogi, to widzę, że to jest jakieś takie, wiecie, dzieciaki bardzo fajnie wchodzą w jogę. I bez względu na to, jakie mają możliwości w ciele, to ta joga robi im coś na poziomie nie tylko ruchowym. Także zapraszam, zapraszam, bo to fajna rzecz. Oczywiście, jeżeli to rezonuje z wami, macie ochotę spróbować, albo szukacie czegoś takiego. Nic na siłę, bo oczywiście. Nigdy, no nigdy, bo to nie ma sensu. Obiecuję, że dopilnuję, żeby Gosia zostawiła pod tym live'em wszelkiego rodzaju możliwe linki. Wszystkie, jakie się da, żeby były wszystkie w jednym miejscu, żeby to się gdzieś nie pogubiło. A ja wam będę systematycznie przypominała za każdym razem, masz już medytację Gosi Kozłowskiej, jeżeli nie, to powiesz. Bardzo dziękuję, Iza, bardzo dziękuję. W imieniu swojej całej ludzkości, która może z tego skorzystać. To jest po prostu dobrym należy się dzielić, jak ja zawsze mówię. I tyle. A że to jest coś dobrego, coś cudownego, to tym bardziej trzeba się tym dzielić. Ja ci w sumie nigdy za tą medytację nie podziękowałam, więc ja teraz tak oficjalnie dziękuję, bo ona mi też robi dobrze. Ja ci dziękuję, że ją pobrałaś, dziękuję, że z niej korzystasz i dziękuję, że to mówisz. I cieszę się bardzo, że ci zrobi dobrze. To jest najważniejsza rzecz po prostu dla mnie. Niech służy. To tak na koniec, bo tak zaczęłaś, że będziemy mówić o dzierganiu, bo ja mam taki sweterek i tu też jest pewna historia, to opowiedz nam historię tego dzierganego cuda. Cuda, cudu? Sweterka. Wiecie co, no dzierganie... Generalnie dzierganie jest fajne, dzierganie też jest pewną formą medytacji i też pewną formą medytacji ruchowej. I jak to się robi uważnie, to też jest lepiej, jak się robi uważnie, bo się nie robi tak, nie? Tutaj. Trzeba też, można ćwiczyć uważny ruch podczas dziergania. I ja ten sweterek, włóczkę dostałam od kochanej siostry, która ma cudny sklep Owca na Manowcach z włóczką. Teraz zrozumiałam. Z wódką. Z włóczką. Takich rzeczy, no. Dobre rzeczy, jakby nie było. I ja sobie gdzieś tak sobie wymarzyłam taki, wiecie, duży sweter, taki właśnie ciepły na zimę, bo w lecie to mi zawsze jest ciepło, przeważnie, nie? Powiedzmy, że przeważnie zawsze, ale te zimy to są takie, że ja się lubię tak otulić. I właśnie dostałam piękną włóczkę od siostry w cudownym kolorze, jak widać. On się dobrze prezentuje tutaj na tej kamerze, przynajmniej u mnie na wyświetlaczu, więc to jest taki bardzo, takie fajne mango, takie cieplutkie. I znalazłam jakiś tam przepis tak zwany na sweterek, ale ponieważ to jest gruba włóczka, to się szybko robi. Bardzo polecam, nawet takie wydawałoby się duże projekty jak sweter, to grubą włóczką się je bardzo dobrze robi. No i tak, wiecie, podziergałam, to jest pierwszy raz robiłam taki sweter, więc tutaj było trochę wyzwań. Bawiłam się przy tym dobrze, robiłam go, jak było ciepło, więc się myślałam sobie, Boże, po co ja go robię, on jest taki gruby, pewnie będzie mnie gryzł. Nie gryzie w zimę, to mnie w ogóle otula i nie gryzie wcale. To taka historia.
I taka historia, że to dzierganie potem mi przeszło na pisanie. I to było też dla mnie o tyle zaskakujące, dlatego że ja mam, a propos tej iskry, nie? To ja kiedyś pisałam inaczej. Bo ja wyszłam w ogóle dzięki mojej siostrze, miałam 8 lat, zaczęłam pisać poezję. I potem jak już pisałam tę poezję tam przez lata, to też pamiętam, że wiecie, słowa do mnie przychodziły i w ogóle ta iskra była, Iza. No i znowu to jest, mamy na inne spotkanie temat, jakby dlaczego ja przestałam pisać, ale jak już stwierdziłam, że wrócę, bo to jest jak oddychanie dla mnie i nie rozumiem, dlaczego nie oddycham, to okazało się, że nie ma tej iskry i że ja się uczę pisania na nowo w jakiś sposób. Nie? Jakby mam o czym pisać, wiem jak pisać, jakby wiecie, wiem różne rzeczy, nie? To trochę jak z jazdą na rowerze jest, ale że ja piszę inaczej. I to było takie wyzwanie dla mnie, żeby zaakceptować to a propos uważności też i życzliwości wobec siebie, żeby być w tym procesie z sobą i nie jojczeć sobie, że nie jest tak, jak było wcześniej. I że to pisanie mnie najwyraźniej nie kocha jak wcześniej, że coś się ze mną stało niedobrego. Tylko wejść w ten proces i pisać, i oddychać tym pisaniem i patrzeć, jak to wygląda. I jak to ma być dzierganie słowem, to niech to będzie dzierganie słowem. Te słowa są równie dobre. A teraz znowu jest trochę inaczej. Ja chyba mnie dziergam, ale jeszcze nie wiem, co robię. Może haftujesz teraz? Może tkam. Może tkasz. No widzisz. Ja piszę, że ma podobną historię, jeżeli chodzi o pisanie. Każdy ma jakąś swoją historię. Są bardzo ciekawe historie. No. Tak, ale jak sama powiedziałaś, poruszyłyśmy kilka tematów, które, że są na inne spotkania, więc ja bym chciała tak... To będzie pewnie rodzaj przemocy, ale nie to mam na myśli. Chciałabym zapytać, czy wpadniesz jeszcze do nas i pogadamy też o czymś innym? Oczywiście, że tak. Z dziką radością. To jest cudownie u ciebie. Ja się tak zawodowo mówiłam, że prawie nie chcę kończyć, ale chyba trzeba będzie nam trochę zakończyć, dlatego że ja siedzę w kuchni i przypuszczam, że moja rodzina by chciała coś zjeść. Słuchajcie. To nie możemy ich głodzić i to po pierwsze, linki będą pod tym live'em, wszystkie w jednym miejscu, żeby się nic nie pogubiło. Po drugie, każdy pierwszy poniedziałek miesiąca widzicie się czytając z Gosią w Krainie, za co ja Ci jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Ja Ci dziękuję, Iza. Każdy od razu wiedział po przeczytaniu pierwszych dwóch, trzech słów, że kurczę, ci, którzy cię znają, Kozłowska, to musiała napisać Kozłowska. Tak było. Pięknie Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie i Wam na Facebooku, Wam na Instagramie. Dzisiaj Was obrodziło i bardzo mnie to cieszy. Widzimy się w przyszłym tygodniu. A Tobie bardzo serdecznie. Chyba większej wtopy jakiejś. To ja Ci bardzo dziękuję. Dziękuję Wam wszystkim, że jesteście z nami tak długi czas, że słuchacie, że komentujecie, że zadajecie pytania. Super tu jest z Wami być. Jeszcze raz zapraszam do tych wszystkich rzeczy, które robię. Jeśli Was to gdzieś zainteresowało, zaintrygowało, to jestem. I gdybyście mieli jakieś pytania, prośby, życzenia, potrzebowali jakiegoś wsparcia w różnych kwestiach, to też zapraszam do kontaktu. I jeszcze raz przypominam Wam, że jeszcze dzisiaj jest sobota i jutro można zapisać się na ścieżki łagodności i że jak się wpisze to piękne imię Iza, to ma się 10% zniżki. Ha! Tu mnie zaskoczyłaś. Pięknie Ci dziękuję. Ja mam nadzieję, że ktoś może się nie skusi, ale poczuję, że jednak tego potrzebuję, że to może być, to jest coś fajnego. Właśnie o to chodzi, żeby się nie dawać kusić, tylko żeby wybierać dobre rzeczy dla siebie. I jak ktoś z Was czuje, że to jest dobre i potrzebne i może Was wspomóc teraz w tym czasie, to bardzo serdecznie Was zapraszam, bo ta praktyka, ta codzienna praktyka, nawet malutka, bo ja takie proponuję w ścieżkach łagodności, naprawdę zmienia życie na lepsze. Po prostu. Jakościowo lepsze. No. Tyle ode mnie. Jeszcze raz Wam bardzo, bardzo dziękuję.
po prostu tak bądźmy dla siebie dobrzy. Bądźmy dla siebie dobrzy, a jak to jest trudne, to chociaż wierzmy, że można się tego nauczyć. I trenujmy. I z takim pięknym Twoim przesłaniem zostawiamy Was na weekend. Ja się pięknego weekendu. Wzajemnie. Ja się z Wami widzę za tydzień. I do zobaczenia. Ja już zapomniałam, z której strony. Z której strony, nie? Bo to jest na odwrót. Do usłyszenia i do zobaczenia.